Co, zadowolony? Jakiś masz problem? Cała klasa jest wściekła na Maxa, bo musi przez niego napisać kartkówkę. Spokój ma być. Nie umiecie normalnie rozmawiać? Włam do pokoju nauczycielskiego to nie jest taka prosta sprawa. 15-letni Max włamuje się do pokoju nauczycielskiego i wykrada testy. Pokaż. O, dzień dobry, to nic takiego nie. Nie, to zdaje się, że to ściąga. Ale nie, no zobacz, ale to są dokładnie te same odpowiedzi, które przygotowałem na mój sprawdzian. Może umówilibyśmy się dzisiaj wieczorem? Nastolatka idzie do łóżka z dwoma kolegami. No spoko, o 6 jestem u ciebie. Dobra, super. Właśnie umówiłam się z dwoma chłopakami. Może być seria gorąca. Ty, pedale! Licealiści orientują się, że dziewczyna ich oszukuje. Spała ze mną, wszyscy o tym wiedzą. O stary, ona spała ze mną wczoraj. A co ty pieprzysz? Zostaw! Ja mu pomogę. Proszę cię. I tak od razu. Ala Motyl z licealnej 3B poprzedniego dnia była na imprezie u znajomych. Był tam też Kamil Pawlak z 3C. Chłopak zawsze podobał się nastolatce. Wczoraj spędzili ze sobą cały wieczór, trochę rozmawiali, dużo tańczyli, a na końcu poszli ze sobą do łóżka. Nastolatka jest szczęśliwa. Byłam z Kamilem wczoraj. Z tym Kamilem? Co ty gadasz? Podobał ci się. Swoją drogą nie zaciacho. Wiesz co? Zrobiliśmy to. Co? Naprawdę? Zamknęliśmy się w pokoju na godzinę. To było takie szalone. O, myślałam, że zemdleję, na serio. Wow, nieźle. Ale co, jesteście razem? No wiesz co, trudna sytuacja, bo no, nie gadaliśmy za bardzo i nie wiem. No. Kamilicie. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć Kamil. Co tam? A no. Kamil, masz zadanie z fizyki? No mam. No to chodź proszę cię, muszę odpisać. No proszę cię, chodź. Pogadamy później. No okej. Ty, dobry jest. Fajny, co? Jest. Ja patrz, jaki ma tyłek. Ciacho. No ja już w sumie nie wiem, co ja mam robić, bo Kamil jest taki pozytywny i taki wysportowany i taki przystojny, serio super gość. I ja każda by chciała z nim być. No tylko, że myśmy w sumie mało gadali, no i w sumie ja nie wiem, co z tym zrobić, bo nie wiem, czy on chce ze mną być, czy nie chce. W licealnej 3B trwa lekcja chemii. Ala Motyl ostatnio dostała kilka gorszych ocen i nauczycielka chce, aby uczennica teraz je poprawiła. Alu, co możesz nam powiedzieć na temat polimeryzacji alkinów? Polimeryzacja jest wtedy, kiedy alkiny łączą się w większe cząsteczki. Dzieje się tak wskutek potrójnych wiązań międzycząsteczkowych. Bardzo dobrze. A teraz przejdźmy do przykładów. Jaki związek powstaje w wyniku polimeryzacji etynu? Ala nie zna odpowiedzi na pytanie. Widzi to Janek Grawicz i jej podpowiada. Poliacetylen. Bardzo dobrze. Świetnie, już myślałam, że się nie przygotowałaś. Zaskoczyłaś mnie, Ala. Dziękuję ci bardzo. Na miejsce piąteczka. Dziękuję. Dobrze. Ala i Janek bardzo się lubią. Chłopak chciałby umówić się z dziewczyną, ale dotychczas nie miał odwagi. Na stronie 79. Masz podręcznik? Nie. Ej, ja mam dom mój. Serio, jak ci się odwdzięczę? Umów się ze mną. Proszę o ciszę. Halo. Ala, możesz tę piątkę świętować na korytarzu potem? Teraz zajmie się chemią. Ale wie pani, no chemia to teraz, feromony. Panie Pawle. Proszę, pan otworzy podręcznik na stronie 79 i przeczyta pierwszy akapit. Aha. Ja mówiłem serio, umówisz się ze mną? Zdecydowanie. No dobra. Super. Janek jest taki słodki, taki inteligentny, taki wrażliwy. Mogłabym z nim gadać godzinami. No przecież nie mogłam mu odmówić. Podczas przerwy Janek chce się konkretnie umówić z Alą na randkę. Masz spodnie, że kupiłaś? Dzięki. Wiesz, wczoraj byłam... Rzemeczku, ja jeszcze załatwię jedną rzecz i zaraz do ciebie dołączę, okej? Ej, słuchaj, wiesz, że ja nie żartowałem z tym mówieniem się. Tak? No. No to co, jutro? No spoko, o 6 jestem u ciebie. Dobra, super.
Co ty ogarniasz? A nic, co? Tylko się umówiliśmy. Ty, Loko? No, tak. A co, nie można? Ala! Ala, możemy pogadać? No pewnie. Słuchaj, wczoraj było naprawdę bardzo fajnie i ja nie chcę, żebyś pomyślała, że ja cię nie traktuję poważnie. No i? Może umówilibyśmy się wieczorem, wypijemy, pogadamy? No, w sumie czemu nie? Tak? No to co, dzisiaj? Pewnie, to... Przepraszam, porwę cię na chwilę, okej? No dobra, to... Do wieczora. Ale... No cześć, pa. Ala, co to było? No co, nic. Tylko się umówiliśmy. No a Janek? Przecież ty przed chwilą z nim się umówiłaś. Nie, jeden dzisiaj, drugi jutro, co? Nie można. Kompletnie się nie ogarniam. Chcesz z dwoma facetami naraz? No jejku, Kamil był po prostu super w łóżku. On był taki fajny i romantyczny i w ogóle. A z Jankiem mogę gadać godzinami. Nikt mnie tak nie rozumie. Aluś, kochani, ale tak się nie da. To nie jest fair. Jezu, jak z dwoma naraz? No po prostu muszę się umówić z jednym dzisiaj, z drugim jutro i zdecyduję jutro. Zresztą zmień temat, chodź. Ala zachowuje się jak dziecko. Jak ona to sobie wyobraża? Spotykać się z dwoma facetami naraz i wybrać, który lepszy? Nie, tak to nie działa. Zwłaszcza, że oni są z jednej szkoły. Jak ona chce to ukrywać? Max Nowacki z gimnazjalnej drugiej C dostał ostatnio kilka złych ocen i uwag z zachowania. Rodzice postanowili go ukarać i nie dają mu kieszonkowego. Teraz Max ciągle pożycza pieniądze i coraz bardziej zadłuża się u swoich kolegów. To poproszę. Jeszcze tonik i chipsy. To ile to będzie? Zaszalałeś strasznie. 12 złotych. Kasiu, poszedł z dyszkę. No proszę, nie, cię, dyszkę, nie, tylko dyszkę, nie. Nie patrz mnie takimi oczami. Rafał, zarzuć piątkę, daj piątkę. Dzisiaj. Co to znaczy daj? Stary, przecież wiesz, że ci oddam, prawda? Ty, nie wydurniaj się, to już mi wisisz 200. W ogóle masz... Zarazie mi rodzice kurek z kasą zakręcili, ale szasę pomagać jakoś. Nie dziwię, że się dzieje. To dajesz czy nie? Nie. Nie, to nie. Franek, pożyczysz? Nie, pożycz ci, też mi wisisz kasę. Stary, wiesz, że ci oddam, pożycz mi. Kiedy mi oddasz? No oddam ci, jak tylko zaczną płacić rodzice, nie? No to przyjdź, jak zaczną. A weź. Jesteś pewna, że nie pożyczysz? Nie. To nie będziesz piła, cześć. No fajnie. Jezus, jak ten Max mnie ostatnio wkurza. Jak mu starzy dają mniej kasy, to niech tyle nie kupuje. Ja też mam małe kieszonkowe, wiem jak to jest, jakoś żyję. A on się zadłużył o połowy klasy i myśli, że wszystko jest okej. Klasa druga C ma lekcję historii ze Zbigniewem Małkiem. Jednak Rafał nie ma głowy do nauki. Chce sobie kupić nową grę na konsolę i potrzebuje 200 zł, które winny mu jest Max. Henryk VIII zapoczątkował reformację w Anglii. Czy ktoś może wie coś na temat tego władcy? To on miał 6 żon? Kasiu, pięknie. Dostajesz plusika. Dziękuję. Za aktywność. Był też pierwszym władcą. A, dodam, że jest... Potrzebuję tej kasy, skąd ja mam wziąć? Nie mam. Był też pierwszym władcą, który wziął rozwód. Rozwiódł się z Katarzyną Aragońską, aby poślubić Annę Boleyn. Ale mówię ci, że nie ma. Gówno mnie to obchodzi, miałeś oddać też to gówno. Nie przeszkadzam wam może? Nie, przepraszamy. Przepraszam. Uważajcie, bardzo proszę. No, tak jak powiedziałem, Henryk całkowicie zerwał kontakty z papiestwem, ponieważ... Co masz mi oddać? Rozwiązał zakon. Stary, nie ma bata, najwcześniej za tydzień. Zajebiście, miałeś oddać w zeszłym tygodniu. Ale nie mam, mówię ci, że rycy mnie płacą, więc Max! Rafał. Powtórzcie to, co mówiłem. Że ten, Henryk potrzebował zasilić skarbiec, bo był pusty. Dokładnie tak jak ja, tak? Mm-hmm. Który Henryk? Wielki. Ciekawe. Rafał. Jesteś idiotą. Nie wiem, 6. Słuchajcie, tak gadacie, że nawet nie wiecie, o kim jest lekcja. To jest ostatnie ostrzeżenie. Dobrze. Religia założona przez Henryka VIII... Pożycz mi kasę do tym błaznowi. Nie dam ci złotówki, dopóki nie oddasz długu. Max! To było drugie ostrzeżenie. Przez ciebie zarządzam jutro kartkówkę. Ale nie... Nie można tak zapowiadać, przecież ja się nie nauczę. Słuchajcie, ja nie mam obowiązku zapowiadania kartkówki. Mogę ją zrobić nawet w tym momencie. Daję wam czas do jutra. Obowiązuje dzisiejsza lekcja oraz to, co jest w podręczniku w rozdziale Reformacja w Europie. Super, ale tylko on gadał. Czemu my mamy pisać za niego? Dość dyskusji! Ja, tak. A ciekawe, kto zaczął. Hej! Ale tu jest za dużo materiału. Klasa podziękuje koledze Nowackiemu. Proszę bardzo. Super.
Zrobiliśmy to. 18-letnia Ala Motyl na imprezie idzie do łóżka z Kamilem Pawlakiem. Jednak nastolatce podoba się także jej kolega z klasy, Janek Grawicz. Ala podczas przerwy umawia się z obydwoma chłopakami na randkę. Licealistka chce się przekonać, który z nich jest fajniejszy. Może umówilibyśmy się wieczorem, wypijemy, pogadamy? No w sumie czemu nie? Tak? Co, dzisiaj? Pewnie, to... Kompletnie się nie ogarniam. Chcesz z dwoma facetami naraz? Kasiu, poszedł dyszkę. No proszę, nie, dyszkę, tylko dyszkę, nie. 15-letni Max dostał kilka gorszych ocen i rodzice za karę przestali mu dawać kieszonkowe. Chłopak zadłużył się więc u kolegów z klasy. Rafał, kolega Maxa, na lekcji historii próbuje odzyskać pieniądze. Nastolatkowie przeszkadzają nauczycielowi. Ten za karę chce zrobić całej klasie kartkówkę. Po lekcji cała klasa ma pretensje do Maxa. Są wściekli, że przez niego będą pisać karny sprawdzian. Co, zadowolony? Jakiś masz problem? Tak, mam problem. Ej, to nie jest, stary, moja wina. Od tego zacznijmy, ty pierwszy zacząłeś gadać. Po drugie, jakbyśmy z nim pożyczył kasę, no to nie byłoby problemu, prawda? Chyba się powaliło. Masz mi oddać 200, rozumiesz? A moje 40, kiedy mi nie kiedy. Przecież jesteśmy kumplami. Już nie, rozumiesz? Przez ciebie mamy sprawdzian, idioto. A co wy wszyscy tacy pospinani? Przeginasz pałę. Franek, pomóż. Co, ty u mnie też masz duch, stary? Masz załatwić z Małkiem, żeby odwołał sprawdzian. Tak? Spokój ma być. Nie umiecie normalnie rozmawiać? Koniec dyskusji. Podajcie sobie ręce, przeproście się. Nie chcę widzieć więcej takich zachowań w szkole. Nie będę przepraszał, idioty. Widzi pan, jaki debil? Czego oni chcieli od ciebie? Nie wiem, uwzięli się na mnie. No tak właśnie myślałem. A wy co za zgromadzenie? Film tu kręcą? Jakaś paranoja. Wszyscy gadali, a tu nagle tylko moja wina? Chyba naprawdę będę musiał załatwić z Małkiem, żeby odwołał ten sprawdzian, bo oni nie dadzą mi spokoju. No, spokojnie, bo potęczyliśmy tam, no i później wróciliśmy. Mega. Klasa Alicji Motyl za chwilę zacznie lekcję biologii. Rozmawiałam dzisiaj o tobie z panią Stańko, bardzo cię pochwaliła. Mówiła, że poprawiłaś oceny z chemii. Dziękuję. Wiesz, że masz szansę na czwórkę na koniec roku? Tymczasem na korytarzu pojawia się Kamil. Ala nie chce, żeby stojący niedaleko Janek zobaczył ich razem. Dlatego chce ukryć się za nauczycielką tak, żeby Kamil jej nie zauważył. Aha, nie, nic. Gratuluję. Dziękuję. Ale co ty się tak chowasz? No co ty, nie chowam się. A o której się dzisiaj widzimy? Nie wiem, o 7 może być? No, ale możemy pogadać? To jest Kamil, to jest Janek, poznajcie cześć, się. Cześć, cześć. To co, możemy pogadać? No pewnie, chodźmy. Ale, dobra. Ale my nie skończyli. Ja ci napiszę SMS-a, dobra? Ale... Co to w ogóle miało być? Ala zachowuje się dziwnie. Najpierw idziemy razem do łóżka, potem się umawiamy, a teraz olewa mnie i idzie gdzieś z tym Jankiem? Nie wiem w ogóle, o co jej chodzi. No, co ona chce udawać niedostępną? To są jakieś jej gierki? Słuchaj, jest taka sprawa, że dzwonili do mnie moi rodzice i nie mogę się z tobą spotkać w weekend, bo muszę się zająć kuzynami z Anglii. Może byśmy to na dzisiaj przełożyli? No dzisiaj tak średnio mogę, wiesz, bo mam babcię w szpitalu i musiałabym ją odwiedzić. Ojejku, a co się stało? Ala okłamuje Janka, bo wcześniej umówiła się już z Kamilem. Dobra, no to nie ma szansy dzisiaj. Wybierz jakąś godzinę, ja się dostosuję, to nie jest problem. Wiesz co, no... A jakbym się spróbowała wyrwać jakoś koło 9, to byłoby okej? Idealnie. Jesteśmy umówieni na 9. Dobra, no to super. Super. Właśnie umówiłam się z dwoma chłopakami. Może być seria gorąco, bo się nie umiem zdecydować, czy Kamil, czy Janek. No ja nie wiem, oni są tacy super obydwaj. Dzisiaj się z nimi umówię, a jutro wybiorę tego jedynego. Max Nowacki ma problem. Ten problem to kartkówka. Nastolatek jest zdesperowany. Zrobi wszystko, żeby nauczyciel historii odwołał sprawdzian. Chłopak musi szybko coś wymyślić. Prosi o pomoc Franka. Stary, jesteś mój kumpel czy nie? Nie bądź jak Rafał i pomóż mi go przełamać. Stój! To mu powiedz, że masz chorobę psychiczną, to każdy uwierzy. Stary, no to jest niegłupi pomysł, chodźże. Nie, no nie wierzę. Ale poważnie, patrz, powiemy mu, że mam chorobę, przez którą muszę wypowiadać cały czas jakieś słowa, nie? Nie ma takiej choroby. Na pewno jest, nie wiem, ADHD? Za słabe. Ty, mam, patrz, zespół Tureta. U chorych pojawia się koprolalia, czyli nie dająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów lub zdań, przekleństw lub obelg. Stary, to idealnie pasuje i ja to, stary, mam. Chodź, ale przecież każdy wie, że ty nie przeklinasz. Zobaczysz, bo mam łagodniejszą formę. Zajebiście, chodź, ale idziemy. Ja nie idę. Zaburzenie psychiczne, o którym przeczytał w internecie Max, powoduje, że człowiek nie potrafi kontrolować swoich wypowiedzi. Nastolatek chce przekonać nauczyciela, że cierpi właśnie na tę chorobę i dlatego rozmawiał na lekcji. Co ty robisz? On jest chory psychicznie, dlatego tak gadał na lekcji. Nie panuję nad tym, naprawdę. Mam zespół Tureta, czasem nad tym nie panuję. O, na przykład teraz, krzesło, stół! Max, jeśli się zaraz nie uspokoisz, wezwę twoich rodziców. Ale nie może pan, to jest trudny temat w moim domu i nie może mnie panu karać za to, że jestem chory. Słuchaj, ja bardzo nie lubię, jak się żartuje z chorych ludzi. Także
Uspokój się i zastanów się, co powiesz następnym razem. Krzesło? Spokój. On chciał bardzo przeprosić za to, że gadał wtedy na lekcji. Przepraszam, panie profesorze, ale porozmawiajmy jak dorośli ludzie. Nie może pan zrobić tego sprawdzianu. Naprawdę, proszę pana. Jakbyście się zachowywali jak dorośli ludzie, to bym nie musiał. Chłopie, marnujesz swój i mój czas. Czyli nie ma nawet najmniejszych szans na to, żeby odwołać ten sprawdzian? Najmniejszych. Dobrze, więc będzie mnie pan miał na sumieniu. Do widzenia. Do widzenia i zamknij za sobą drzwi. Max stara się być zabawny, ale te jego żarty mnie już męczą. Stał się bezczelny i myśli, że wszystko można załatwić na piękne oczy. Musi w końcu zrozumieć, że w szkole od czasu do czasu trzeba się uczyć.